Hej, siemano wam wszystkich, z tej strony Damian. Chciałbym powiedzieć co nieco o przyszłości tego kanału. Na początku, jak zauważyliście, wrzucam speed arty. Jest to forma, w której jak najszybciej mogłem się odnaleźć. No i na dzień dzisiejszy forma, w której pokazuję jedno z moich zainteresowań. No i na chwilę obecną jest to jedno z tych rzeczy, które mogę pokazać bez większości utrudnień, gdyż mam w planach inne rzeczy, na które potrzebuję trochę czasu, żeby zdobyć niezbędne rzeczy czy narzędzia, dzięki którym bym mógł realizować to, co planuję. W przyszłości chciałbym też pokazać się o według swoich zainteresowań, czyli znajdą się też fani seriali, książek i filmów, w których będę starał się wyrażać swoją opinię na temat danego dzieła. Na początku też chciałem też zrobić filmik na podstawie raczej własnej opinii na temat książki Gillian Flynn, Zaginiona dziewczyna. Jestem dopiero na początku, więc myślę, że pod koniec tego miesiąca albo w przyszłym znajdzie się taki filmik. Wyrażę w nim swoją opinię na temat tej powieści. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Zainspirowały mnie filmiki właśnie na temat nie tylko tej książki, ale też innych. Pomyślałem, że chciałbym też pokazać własną opinię o książkach, filmach i serialach, które mnie interesują. Mam nadzieję, że znajdą się widzowie, którzy będą komentować i będę wiedział, w jakim kierunku dążyć vlogów czy speed artów, a może też z muzyki. No właśnie, powiedziałem na temat muzyki. Z kategorii muzyki chciałbym nagrywać coś na zasadzie backtrackingu, czyli podkładu pod dany utwór. Zaczynam od perkusji, którą będę tworzył w programie, gdyż nie posiadam możliwości nagrać inaczej. Natomiast gitary i bas będę nagrywał już samodzielnie, a pozostałe instrumenty, które będą, jeśli w ogóle będą, będę nagrywał też w programie. Będzie to wyglądać na zasadzie takiej, że będę grał po prostu utwór do danego... Gitary i bas będę nagrywał do utworu. No a wokale, jeśli już takie będą, będę wrzucał takie wersje, jeśli nawiążę współpracę z osobami, które będą chętne nagrywać wokale do utworów, to będę wrzucał wtedy jako cover takie oto utwory. Co jeszcze? Mam plan jeszcze nagrywać właśnie speed arty, ale w sposób tradycyjny, jeśli zaopatrzę się w lepszy sprzęt nagrywający. Poza tym myślę, że to na dzień dzisiejszy chyba tyle, co mam w planach. Reszta przyjdzie z czasem, jeśli pomożecie mi, może akurat któryś z użytkowników skomentuje i naprowadzi mnie na inny pomysł, który mnie zainspiruje. Jak na razie to tyle, więc subskrybujcie, komentujcie, a ja będę na nie odpowiadał oczywiście i będę wrzucał, zacznę wrzucać więcej filmików w danej kategorii, która wam przypadnie najbardziej do gustu. Więc pozdrawiam, do zobaczenia, pa!